organizację pożytku publicznego na antenie pierwszego programu Polskiego Radia. Fundacja Naszym Dzieciom wspiera rozwój dzieci, młodzieży i rodzin oraz aktywizuje i integruje społeczność lokalną. Mówi Bartosz Łukaszewski, kierownik merytoryczny Klubu Młodzieżowego Fundacji Naszym Dzieciom. Fundacja Naszym Dzieciom istnieje od 23 lat, czyli jest jedną z dłużej działających fundacji, jeśli chodzi o zajmowanie się przede wszystkim dziećmi i młodzieżą z różnorakimi potrzebami, po części z różnymi deficytami, które oczywiście w żadnym wypadku nie są zawinione przez dzieci i młodzież, a my staramy się pewne kwestie i pewne luki wypełniać. Jednym z podstawowych działań fundacji jest prowadzenie klubu młodzieżowego Alternatywa w dzielnicy Bemowo przy współpracy z Urzędem Dzielnicy Bemowo, przy współpracy z odpowiednimi wydziałami. Przede wszystkim staramy się zagospodarowywać czas wolny młodzieży. Po części dzieci, tutaj też inne jednostki fundacyjne w to wchodzą, aczkolwiek przede wszystkim głównym działaniem jest klub młodzieżowy. Młodzież specyficzna, młodzież osiedlowa, młodzież blokowiskowa, młodzież subkulturowa. Naukowo rzecz ujmując i po części też administracyjnie określana mianem młodzieży zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Natomiast to jest młodzież szczególnie wartościowa, szczególnie cenna i wszelkie sukcesy związane z działaniem tego typu młodzieży są szczególnie cenne. Główne działanie, jeśli chodzi o klub młodzieżowy, to studio nagrań. Młode osoby, młode talenty realizują swoje nagrania i w ten sposób też zaczynają stawiać pierwsze kroki, a często nie tylko pierwsze, ale i kolejne kroki, jeśli chodzi o scenę muzyczną. Przeważa to muzyka hip-hopowa przede wszystkim rap. Aczkolwiek mamy też śpiewające wokalistki i staramy się, żeby nie przeważała jedna płeć, jeśli chodzi o studio, żeby było to całkowicie otwarte. Także mamy też swoje raperki i to jest też szczególnie cenne, bo jest to bardzo rzadkie i naprawdę raperek w samej Warszawie, ale w całej Polsce jest niewiele. Kolejne działania na terenie klubu to warsztaty graffiti. Staramy się adaptować przestrzeń zewnętrzną, rewitalizować przestrzeń miejską. Właściwie jeśli ktoś chciałby nas odwiedzić przy ulicy Borowego 8 na Bemowie, to po prostu warto tam już w okolicy kierować się muralami. Te murale na pewno doprowadzą do siedziby, do wejścia. Co dalej? Sporty walki, różne sporty walki. Właściwie właśnie MMA, czyli mieszane sztuki walki, jak i również street workout, czyli coś, co jest szczególnie dzisiaj popularne wśród młodzieży, wykorzystywanie własnej siły, wykorzystywanie ciężaru własnego ciała, wystarczy drążek, wystarczy kilka mocnych tego typu urządzeń i możemy rzeczywiście wykorzystać bardzo ciekawie tego typu. No właśnie, kiedyś mówiło się o trzepakach, dzisiaj to już nie powstają trzepaki, tylko parki street workoutowe, ale nawet zwykły trzepak można w ten sposób wykorzystać, jeśli jeszcze jest i gdzieś stoi. I kolejny element działań to projekt Pokolenie Własnych Ścieżek. Spotykamy się z członkami Konspiracji Niepodległościowej, z powstańcami warszawskimi, z członkami Armii Krajowej też z całego kraju, nie tylko Warszawa, choć Warszawa przede wszystkim. No i okazuje się, że ten zwrot patriotyczny wśród młodzieży następuje. Można powiedzieć, że właściwie już nastąpił. Młodzież jest bardzo zainteresowana, a co szczególnie ważne, zainteresowani są też sami przedstawiciele pokolenia, o którym mówimy. Gościłem już u Państwa w roku 2014. Dziękuję za zaproszenie i jeśli chodzi o pewną aktualizację, to trzeba też wspomnieć, że otworzyliśmy też drugi klub w dzielnicy Wola. Alternatywa na Woli. To jest klub położony na terenie najstarszego jeszcze zamieszkałego i oby tak było dalej i oby jak najlepiej zamieszkałego osiedla w Warszawie, czyli Kolonii Wawelberga. Na Woli, ulica Górczewska 15A. To jest też bardzo ciekawe miejsce, bardzo specyficzne miejsce stworzone przez filantropa Hipolita Wawelberga. My dzisiaj staramy się po części tę ideę też wprowadzać w życie na terenie tego miejsca. Zapraszamy do wspierania naszych działań, zapraszamy na wszelkie nasze kanały promocyjne, takie jak fundacjanaszymdzieciom.pl, profile facebookowe Klub Alternatywa, Pokolenie Własnych Ścieżek, Studio Projekt, Alternatywa na Woli.
Zapraszamy do przychodzenia do nas, przede wszystkim również do sprawdzenia możliwości swojego działania na terenie naszych placówek w postaci działań wolontariackich. Tutaj szczególnie zapraszamy studentów. Studentów jest wielu. No ja poprzez to, że jestem wykładowcą, też staram się wykorzystywać zasoby studenckie i proszę tego nie rozumieć nieodpowiednio, ale studenci rzeczywiście mogą się wiele nauczyć w praktyce. Organizacje pożytku publicznego na antenie pierwszego programu Polskiego Radia.